Witam Państwa, nazywam się Dariusz Matecki. Jest to trzeci film z serii Szczecin Wybiera, gdzie przeprowadzam rozmowy z kandydatami w wyborach parlamentarnych ze Szczecina. Dzisiaj gościć będę pana Artura Szałabawkę, byłego kandydata na prezydenta Szczecina, obecnie radnego Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. Witam Państwa, moim i Państwa gościem jest pan Artur Szałabawka, numer 3 na szczecińskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie Państwa. Jako pierwsze pytanie zadam panu takie oczywiste. Jak pan zamierza lobbować za Szczecinem i za naszym regionem w parlamencie? No to tak, oczywiste pytanie, ale różnie kandydaci odpowiadają. Przede wszystkim jestem samorządowcem, no, 4 kadencje, to już jest kawałek czasu i samorząd znam bardzo dobrze. Uważam, że w parlamencie polskim ciągle brakuje ludzi, którzy dobrze by reprezentowali i znali samorząd. A tutaj to jest taka kwestia, no, dosyć ważna, żeby jednak samorząd się rozwijał i żeby w dobry sposób był reprezentowany. Ja mam zamiar być rzecznikiem wszystkich samorządów regionu naszego zachodniopomorskiego w parlamencie warszawskim i służyć im pomocą, doradą, poradą, no pomagać jak tylko można. Jak samorządowiec samorządowcom, mimo że bym był, jak wyborcy tak zdecydują, mimo że będę parlamentarzystą. A jakie, czy widzi pan jakieś inwestycje konkretne, które trzeba w naszym regionie jakoś bardziej wspierać? No tak, naturalnie. No to przez ostatnie lata naprawdę niewiele się wydarzyło. Wręcz nawet te inwestycje, które były zapisane jeszcze w budżecie na końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości, chociażby tunel w Świnoujściu, 200 milionów, które były zabezpieczone w budżecie, zostały zabrane, przeniesione do Gdańska pod inwestycje, tunel pod Martwą Wisłą. Notabene, czy to było tak ważne strategicznie dla Polski, nie wiem, w każdym razie ze Świnoujścia zostały te pieniądze zabrane. Tunel w Świnoujściu, dokończenie S3, ale dokończenie S3 i tu wyjdę trochę poza region, bo od Świnoujścia aż do Lubawki, bo my musimy patrzeć strategicznie, my jesteśmy miastem, przynajmniej mamy zamiar być z powrotem miastem gospodarki morskiej, bo w tej chwili sytuacja w Szczecinie jest taka, że port jakoś funkcjonuje, a stocznia nie funkcjonuje, jest rozdrobniona po kilkanaście zakładów na umowach krótkoterminowych, które nie rozwijają przemysłu stoczniowego. Szczecin to jest miasto morskie i gospodarki morskiej. To musi wrócić z powrotem i ta idea musi funkcjonować. No, obwodnica zachodnia dla Szczecina obiecywana wielokrotnie. Nic w tej kwestii się do tej pory nie dzieje. I to są te 3 takie podstawowe rzeczy strategiczne, które należy zrobić. Ja podkreślam, że przez ostatnie lata naprawdę Szczecin, zachodniopomorskie, te dawne szczecińskie, bardzo, bardzo źle było docenione przez władzę i należy tą sytuację odmienić. I do tego będę dążył. Dlaczego w Szczecinie powinien stanąć pomnik świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? Na jakich zasadach? Jak powinno wyglądać finansowanie tego pomnika? Świętej pamięci Lech Kaczyński to jest człowiek Solidarności. To jest człowiek, któremu bardzo zależało na silnym Pomorzu Zachodnim. Zresztą te słowa, które w tej chwili są powtarzane i przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i przez innych polityków, też przeze mnie, czyli silne Pomorze Zachodnie polską racją stanu, to były słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On swoją ideę zaczął wdrażać, no nie dokończył jej z wiadomych względów, ale chociażby dzisiejszy gazoport, którym tutaj obecni politycy partii opozycyjnej w stosunku do nas chwalą się, otwierają, mimo że jeszcze nie dokończone, ale ta inwestycja jest, ona jest dzięki prezydentowi i myślę, że uczczenie człowieka Solidarności naprawdę takiego od początku jest dla bardzo wielu środowisk bardzo ważne i to polega na tym, że to nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko stworzył się ruch społeczny różnych ludzi, ludzi nauki, ludzi Solidarności, ale też innych środowisk, które chce tego pomnika. No to jak
mamy demokrację i jest środowisko, które chce uczcić w sposób normalny, za swoje naturalnie pieniądze, bo to jest też bardzo ważne, bo w niektórych mediach tych głównego nurtu powiedzą, że ten pomnik nie ma na co pieniędzy wydawać i to będzie gniazdo kosztować, to jest nieprawda. Ten A jak pan się odniesie do tego, że pomnik jakiś frygi, co nikt nie wie co to jest, będzie na ten pomnik będą szły pieniądze z budżetu miasta 200 tysięcy, a na pomnik polskiego prezydenta będą się składać zwykli obywatele. I zwykli obywatele chcą się złożyć na ten pomnik. I uważam, że najgorsze to jest przekłamanie, najgorsze to jest wprost. Niektóre media sugerowały i tak tworzyły przekaz, że ten pomnik będzie wybudowany za publiczne pieniądze. Nie, w żadnym wypadku. Będzie wybudowany przez pieniądze zebrane w składkach od ludzi i taką ideę będziemy podtrzymywać. I my jako Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili naturalnie, że ten pomysł popieramy ja całym sercem. A nie boi się pan, że ten pomnik będzie obiektem ataków, na przykład, nie wiem, oblewania farbą przez środowiska lewicowe, jak już powstanie? No ale środowiska lewicowe, to ja słyszałem, że tak o pokoju bardzo dużo mówią, o spokoju, pokój, przyjmijmy i pomagajmy. No nie wiem, no, a jak te środowiska by chciały niszczyć, to znaczy, że to są, zaczynają być środowiska ekstremy, a jak ekstremy, no to trzeba uczyć ich porządku. Myślę, że na tyle już mamy kraj, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy świadomi, rozwijamy się. Myślę, że świadomość ludzka też jest coraz większa. Myślę, że to od tej agresji należy odchodzić. Ja myślę, że z czasem taki pomnik może być właśnie wzorem pojednania Polaków. Także ja bym się nie obawiał. No mówię, ja nie wiem, jak środowiska lewicowe same w sobie mówią ciągle o pokoju, także to by były już środowiska, które no, to faszyzm by wchodził, a to się jakoś nie trzyma. Także jakby coś takiego było, na pewno trzeba ich uczyć porządku. Dobra. Z kim Prawo i Sprawiedliwość może wejść w koalicję, o ile nie uzyska większości w wyborach? Czy to będzie na przykład ruch, czy możliwa koalicja z ruchem Kukiza, czy z Korwinem? No, z Platformą pewnie nie. Jak pan sądzi? Znaczy ja przede wszystkim myślę, prowadzę teraz dosyć intensywną kampanię wyborczą. To nie jest kampania oparta na o wielkie nośniki, tak jak ma, tak nie chcę wymieniać, ale jeden z kandydatów, który teraz udaje, że nie jest już, jest kontrą do Platformy, a takie rumuńskie nazwisko ma. I ten kandydat. To zaraz o to spytam. Tak, ale w każdym razie ja prowadzę kampanię wśród ludzi i bardzo dużo się spotykam w społeczeństwie. Wcześniej też jako samorządowiec i też startowałem do Sejmu w poprzedniej kadencji i wcześniej prowadziłem też kampanię dla mojej mamy, teraz emerytki, byłej posłanki Mirosławy Masłowskiej. I ja widzę, jak coś się w ludziach pękło. To jest chyba czas pewnej rewolucji, tylko w innym wydaniu. To nie jest już rewolucja taka, jakby mieliśmy do czynienia w latach 80., bo i czasy się zmieniły, nie ma dużych ośrodków przemysłowych, zostały zlikwidowane, chyba właśnie po to, żeby ludzie nie wychodzili na ulicę. Natomiast jak ja się spotykam z ludźmi, widzę, że się w ludziach coś pękło i to jest znak. Teraz trzeba wygrać wybory. Myślę, że wygramy je dużą większością głosów. Mam taką nadzieję. I najważniejsze przypilnować tylko, żeby nie doszło do fałszerstw wyborczych. I myślę, że żeby zmieniać Polskę na dobre, a naprawdę musimy ją poprawić, musimy ją polepszyć, musimy zatkać ten druszlak, jak niektórzy nazywają druszlak, przez które uciekają nam pieniądze, to najlepsze by były rządy Prawa i Sprawiedliwości bez koalicjantów. Natomiast jak to w polityce ludzi, którzy będą chcieli naprawiać Polskę, a gdyby dostali się do Sejmu, czy, no nie wiem, czy partia, czy Kukiz 15, czy w ogóle środowiska narodowe, ja nie wierzę, żeby były w kontrze do nas, a próbowały z tych zlepków, które będą Platforma, tamten właśnie ten Petru, czy tamte inne pomniejsze partie będą stawiały się w kontrze do nas, bo to by było nielogiczne. Także ja myślę, że gdzieś tutaj gdyby nam się nie udało zdobyć samodzielnie władzę, a tu jeszcze mamy drugą kwestię, jeszcze żeby spróbować zmienić konstytucję, to myślę, że
te partie, chociażby partia Kukiz 15, będzie chciała z nami współpracować. A co pan sądzi o tym nowym tworze właśnie Nowoczesna, kropka Nowoczesna? No właśnie, to jest coś takiego. To jest trampolina, tak? Już kiedyś mieliśmy z tym do czynienia. To jest znowu oszukiwanie ludzi, bo to jest trampolina dla byłej Platformy do przeskoczenia na nową formację w nowej nazwie, nic się nie zmieni, a może jeszcze bardziej zliberalizowana, czyli jeszcze bardziej nie dla ludzi, tylko dla banków, wielkiego biznesu, niejednokrotnie dziwnego. Patrząc na kampanię, która i słysząc słowa lidera, który mówi, że wziął kredyt na kampanię, chyba 2 miliony, a tak w ogóle to on tylko przyjaciołom rozdaje banery, żeby sobie gdzieś w oknach powiesili, to jak ja widzę Szczecin, a jeżdżę po Szczecinie i widzę, że prawie milion to tutaj jest w nośnikach wielkopowierzchniowych, to widzę, że to jest typowe ugrupowanie, które ma być trampoliną dla Układu, dla Platformy Obywatelskiej, żeby dalej funkcjonować. Zresztą to widać w mediach głównego nurtu. Ten człowiek jest po prostu, jak to się mówi młodzieżowym, pompowany, mogę tak powiedzieć? No jest pompowany i to widać bardzo wyraźnie. Wiele środowisk tych antysystemowych, tak zwanych typu Korwin, właśnie Kukiz, zarzucają PiS-owi, że od 1989 roku współtworzą tak naprawdę ten cały system. Jak by pan się do tego ustosunkował? Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się całkowicie, bo naprawdę byliśmy... to ja też, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od 2001 roku. Wcześniej jedynym moim ugrupowaniem politycznym, w którym byłem, był Ruch Odbudowy Polski. No to można by powiedzieć, że przez chwilę rząd premiera Olszewskiego rządził. Prawo i Sprawiedliwość faktycznie trzeba spojrzeć na to, rządziło tak rok i 6 miesięcy, tak jakby dokładnie na to spojrzeć. I nigdy nie identyfikowaliśmy się z tym układem. Proszę spojrzeć, ja wiem, że to jest... Ja wiem, na czym to polega. To jest to, że partie narodowe czy partie antysystemowe szukają też elektoratu, który w dużej mierze jest elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. I jako polityk to rozumiem. Natomiast chodzi to jeszcze na przykład o przejścia pomiędzy tymi partiami. Na przykład Ludwik Dorn niedawno, czy... Ludwik Dorn. Czy Jarosław Gowin z drugiej strony. Czy Jarosław Gowin, który... Nie jest w PiS-ie, ale teraz nie jest, tak, ale współdziała. My wiemy jedno, żeby zdobyć władzę, żeby przejąć rządy i próbować naprawiać ten kraj, lepiej się skupić przy naszej dużej partii i naprawdę jesteśmy otwarci. U nas środowiska są różnego rodzaju, są bardziej konserwatywne, są bardziej liberalne. Mnie określają jako, jak to mnie określają niektórzy, centrokonserwatywno-liberalny, że ja jestem. Ja bym tych podziałów unikał. Nie uważam się za część tego układu, systemu, który funkcjonuje po 1989 roku. Uważam, że jeszcze ciągle nie nadszedł czas, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło pokazać prawdziwą zmianę i przeprowadzić tą zmianę tego układu, który już się tak zakorzenił, że jest tak zdeprymowany, bo taka władza deprymuje, jak spojrzymy na media, na ten układ, tak? To widzimy, że to jest układ, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie uczestniczy. To widać. Dobra, przejdźmy do pytań światopoglądowych. Czy uważa pan, że Polacy powinni mieć szerszy dostęp do broni? Bo w tej chwili Rosjanie już zrobili właściwie całkowity dostęp do broni, Amerykanie z kolei chcą zabrać ten dostęp do broni, a jak powinno być w Polsce? Polska jest chyba najbardziej rozbrojonym krajem w Europie, albo drugim najbardziej rozbrojonym. No tak, bo u nas sytuacja wygląda w ten sposób. Teraz dostęp do broni jest naprawdę bardzo ograniczony, jak się porównamy nawet do krajów europejskich. No, już nie mówię o Szwajcarii, ale do innych krajów europejskich, to my jesteśmy całkowicie bezbronni, bo tak, armię mamy póki co
100-tysięczną, tak? W tej armii jest bardzo dużo oficerów. Mamy trochę leśników, mamy osoby, które tam straż graniczna, policja, te służby, które w razie czego mogą bronić naszych granic, tak? Ale nie jesteśmy na to przygotowani, bo przeciętny obywatel, a szczególnie młody człowiek, do broni i przeszkolenia w strzelaniu nie ma żadnego. Także ja uważam, że przede wszystkim należałoby bardzo mocno rozwinąć dostępność do nauki strzelania. I ja nie mówię tutaj o wprowadzeniu z powrotem zasadniczej służby wojskowej, że pobór, wszystko, cała młodzież idzie do wojska, bo to powinien być wybór młodzieży, ale ja myślę, że gdyby wprowadzić na poważnie, żeby na poważnie wprowadzić naukę strzelnictwa, ale to też musi być rozwiązanie już rządowe, nie to, że tak jak samorządy niektóre pozwalają lub nie pozwalają na funkcjonowanie strzelnic, tylko to powinno być rozwiązanie na wysokości rządu polskiego, który takie działania powinien wprowadzić. Myślę, że młodzież z wielką chęcią chciałaby się przeszkolić. A sam dostęp do broni taki w domu, czy po razy powinien mieć się dostęp? Znaczy, no ja jestem zwolennikiem, żeby człowiek przede wszystkim był dobrze przeszkolony, natomiast bronić swoje własności powinien móc i powinien być bezpieczny w bronieniu swojej własności. Także dostępność do broni nie ogólna może w ten sposób, bo to chociażby kwestia taka, że nasz Europa w ogóle nie jest do tego przystosowana, żeby każdy miał broń, ale ułatwienia w dostępie do broni dla osób poważnych powinny być. Ale przede wszystkim dobre przeszkolenie nas wszystkich. No ja pełniłem, byłem w zasadniczej służbie wojskowej, także do czynienia z bronią miałem. Mam córkę, która jest 4 lata już żołnierzem zawodowym i ona też dobrze strzela, ale dużo młodzieży nie ma takiej możliwości, a myślę, że z chęcią by zapoznała się z bronią, żeby wiedziała jak odbezpieczyć, jak celować, jak strzelać. To powinniśmy takie szkolenia przeprowadzić. Czy jest Pan za przyjmowaniem imigrantów na zasadzie narzuconych kwot? Na początku była kwota 2 tysiące, później 12 tysięcy, a wczoraj Zbigniew Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że Ewa Kopacz zgodziła się już na ponad 100 tysięcy imigrantów. Jak Pan się do tego ustosunkuje? Znaczy, ja wystąpiłem nawet z... Szczecin powinien przyjmować? Szczecin imigrantów? Kategorycznie nie, zaraz wytłumaczę dlaczego, ale... Kategorycznie nie tych, ale mówimy o emigrantach zarobkowych z Bliskiego Wschodu, tak? Islamistach, bo uważam, że powinniśmy przyjmować, chociażby moja inicjatywa i uchwała trafi teraz na najbliższą sesję Rady Miasta o tym, żebyśmy tutaj zaprosili Polaków z Mariupola, tak? To jest, to też powinno być rozwiązanie i będzie. Bo to jest zapowiedziane przez Prawo i Sprawiedliwość i to będzie realizowane na szerszą skalę, bo na wschodzie jest bardzo dużo Polaków, którzy od lat czekają na to, żeby znaleźć się w naszym kraju i nie mogą, bo tak działa ten zespół do spraw uchodźców, że niby jesteśmy otwarci, ale jakoś pojedyncze osoby tutaj do nas przyjeżdżają, także naszych repatriantów dawnych z Europy Wschodniej, tak, wszystkich ściągnąć. Jak można, Niemcy to zrobili, Niemcy to przeprowadzili i bardzo dużo osób przyjechało. Do nas te osoby też powinny przyjechać i powinniśmy zapraszać. Natomiast jeśli chodzi o islamistów, ja za dużo się naczytałem. Ja z jednej strony widzę, jak w wielu ośrodkach w wielu krajach arabskich duchowni nawołują wręcz teraz jest nasza forma dżihadu, my idziemy na Europę, opanujemy tą Europę bez wystrzelenia jednego naboju. Oni to mówią w swoich meczetach, tak? Także to, w
co się dzieje, no to ja uważam, że to jest zalewanie Europy. My jako Polska może nie musimy się w tej chwili bać, bo jesteśmy za mało atrakcyjni dla nich, ale z czasem no to mamy do czynienia z Europą, czy będziemy mieli tutaj islamizację pełną, bo jak w tym tempie będzie to postępować, jak możni tego świata, jak możni tej Europy, władcy Europy, przywódcy państw nie obudzą się, no to za chwilę będzie za późno. Natomiast jeśli chodzi o nasz kraj, mówimy o 10, potem już słyszymy o 100 tysiącach, weźmy pod uwagę jedną zasadę, jak będą to traktowani jak ci islamiści będą traktowani jako uchodźcy, no to oni będą mieli prawo ściągnąć całe rodziny tutaj. Wiemy, jak to wygląda i wiemy, jak duże ilości, jak duże te rodziny, jak liczne one są. Ja nie myśli pan, że oni będą chcieli stąd uciekać, no bo na przykład w tej chwili w Turcji zarobki są już wyższe niż w Polsce, to po co mają na przykład tutaj zostawać? Co będziemy musieli zrobić, żeby ich zatrzymać? Po pierwsze, to byśmy musieli chyba ich trzymać pod bronią, no to nie jest zbytnio humanitarne. Natomiast uważam, że z czasem mogą się zaklimatyzować tutaj i zasada tej kropli drążącej skałę, którą islamiści przyjmują, że pierw się osiedlają, jest bardzo spokojnie, później jak jest troszeczkę więcej, to zaczynają delikatnie mówić o swoich prawach, o urażeniu uczuć religijnych i jednak przestrzegają mocno Koranu, a później jak już jest ich bardzo dużo, no to muszą nawracać nas na islam. Ja sobie tego nie życzę, ja jestem katolikiem i nie chciałbym, żeby ktoś pod groźbą czy nie pod groźbą, bo pierwszy jest bez groźby, a później już jest z groźbą, a później jak ktoś się nie zdecyduje na przejście na islam, to mu po prostu ucinają głowę. Ja do takich sytuacji nie chciałbym doprowadzić i to może nie za mojego życia, ale mam dzieci, moje dzieci będą miały dzieci i ja nie chciałbym żebyśmy my Polacy byli kiedykolwiek pod takim pręgierzem, a niebezpieczeństwo jest dosyć znaczne. Na tą chwilę, jak oni przyjadą do Polski, to oni z tej Polski zaraz wyjadą. Mogę się odnieść jeszcze do Szczecina. Uważam, że w Szczecinie w ogóle nie powinno być. Prezydent Krzystek chyba chciał ściągnąć tutaj do nas. Nie, prezydent Krzystek mówi, no, że jak to będzie opłacone przez rząd i tego, no to, za, to, no to za, w razie czego zabezpieczymy jakieś miejsce. Ja uważam, że Szczecin jest tak specyficznym miastem, i my nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy, nie wiemy, co będzie za pół roku, nawet nie wiemy, co będzie za dwa miesiące. Te trasy przerzutowe się całkowicie zmieniają. Już słyszymy, że już od Europy Wschodniej kolejne ścieżki się tworzą. I miasto Szczecin jako jedyne tak duże miasto, tak duże 400-tysięczne, prawie 400-tysięczne miasto przy samej granicy niemieckiej, przy możliwości tranzytu do krajów skandynawskich, jest potencjalnym miastem, gdzie czasowo będą się zatrzymywać tutaj duże ilości, mogą się zatrzymywać duże ilości tych uchodźców. Dlaczego? Dlatego, że duże skupiska są dla nich też wygodne, bo tam, gdzie jest duże skupisko, tam można i sfałszować paszport, to wiadomo o co chodzi. I my powinniśmy być jak już to tylko przygotowani na to, żebyśmy w razie czego, jak nam się na dworcu głównym w Szczecinie pojawi raptem kilkuset, czy tysiąc, czy dwa tysiące uchodźców, to żeby oni nie chodzili po mieście, tylko trzeba wziąć, przygotować jakieś miejsce, gdzie ich w razie czego trzeba przetrzymać, zaopiekować i pomóc wyjechać tam, gdzie ich bardzo chcą, czyli do Niemiec. Tak? A jak Europa powinna zaradzić tej całej fali islamistów? No tak, no ale... Powinniśmy być tak jak Australia, która całkowicie się sprzeciwia islamizacji, czy... No Australia, bardzo demokratyczny kraj, ale jak dobiera sobie imigrantów, to przecież to też jest otwarty kraj, ale oni robią pełną selekcję, oni biorą... Powinniśmy siebie... być tak jak Australia? Tak. Cała Europa powinna być taka jak Australia. To, co zrobiła Angela Merkel, to, co zrobili niektórzy przywódcy, puścili w świat krajów arabskich ten przekaz, chodźcie, zapraszamy, spowodował ten napływ. I teraz, żeby go zatrzymać, to no to co, można
można zatrzymywać ich już na terenie Europy, bo oni się tutaj przedostają z każdej możliwej strony. Powinno się tam pomagać, na miejscu, jak już pomagać, to tam pomagać, chociaż są kraje arabskie, które są bardzo bogate i jakoś tej pomocy też nie chcą udzielać, chociażby przykład wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, chyba Arabii Saudyjskiej, który na wniosek ministra spraw zagranicznych Niemiec o pomoc powiedział, że oni u siebie nie przyjmą, bo oni się boją terrorystów, natomiast zasponsorują wybudowanie 200 meczetów w Niemczech. O, to jest odpowiedź bogatych krajów arabskich na tą pomoc. Świat jest skomplikowany. Na świecie jest bardzo dużo osób, które żyją w gorszych warunkach niż my tutaj w Europie. Jak Europa by się otworzyła na ten cały świat, a tutaj się otwiera na cały świat islamu, to doprowadzi do tragedii. Do tragedii nie tylko Polski, tylko do tragedii całej Europy. Trzeba to zatrzymać rozwiązaniami systemowymi, które poszczególni władcy, przywódcy państw europejskich powinni wprowadzić. I to jak najszybciej. Czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej? Ze struktur tych politycznych? Unia Europejska jeszcze się dobrze nie rozwinęła, a już jest skostniałym tworem, który ja mam wrażenie niejednokrotnie, że istnieje tylko po to, żeby dosyć duża grupa eurourzędników albo wyżej osób, które żyją z funkcjonowania Unii Europejskiej, dobrze funkcjonowali kosztem nas wszystkich, bo takie ja widzę teraz Unię Europejską, która tworzy, szuka prawo, żeby pokazać, że jest potrzebna. Tak? No, głupoty, które się przejawiają, które widać w tych różnych dyrektywach, no, są po prostu poniżej rozumowania bardzo wielu nas. Może jesteśmy po prostu wszyscy za bardzo ludzcy, oni za bardzo skomplikowani. W każdym razie Unia Europejska w tej formie nie ma sensu, bo miała być to Unia Europejska Solidarnych Państw. Mieliśmy mieć jedyne coś, to mamy otwarte granice. Które powoli się w tej chwili zamykają, ale Unia Europejska idą była równość, solidarność Unii w sprawach gospodarczych, tak? I co mamy? No i co mamy? Nord Stream teraz kolejną rurę między Rosją a Niemcami, czyli to jest Unia Europejska stała się takim tworem, w którym dosłownie kilka państw korzysta i funkcjonuje i bogaci się na tym, że Unia Europejska jest, bo jak ktoś powie nam, że przecież my taką dużą pomoc dostaliśmy, chociażby dla rolników, bo teraz mamy sprawę przecież z rolnikami, którzy zostali zaaresztowani za ustawianie przetargów, co mnie bardzo, to jest bardzo w ogóle też ciekawy temat. No ale chociażby te kupowane przez nich traktory za te dotacje, to rozwijały przemysł niemiecki i rozwijają. I tak to mniej więcej wygląda, że Unia Europejska tak, ale w takiej formie, jak ona w tej chwili funkcjonuje, to nie. Bo to nie ma sensu. Bo to nie ma sensu, ona nie jest solidarna. Ona nie jest solidarna. Czyli jest pan za wystąpieniem, czy nie? Tak? Trzeba by zreformować, tak? W takiej formie, jak Unia funkcjonuje w tej chwili i jak widzę, w jakiej formie się rozwija, jakby nie nastąpiła całkowita zmiana. Ta zmiana może nastąpić jedynie, kiedy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej do władzy dojdzie prawica. A myślę, że ten czas powoli się zbliża. To wtedy można zreformować Unię na prawdziwą, solidarną Unię poszczególnych państw, ale w takiej formie, jak ona w tej chwili istnieje. Z tym bardzo lewackim zarządzaniem i z tym wymyślaniem już naprawdę rzeczy niesamowitych, ona nie ma sensu. Tu bym był przeciwny. To teraz o podatkach w Polsce. Wiele tych, kolejny raz powiem to, wiele tych antysystemowych ugrupowań zarzuca PiS-owi, że PiS nie jest prawicą,
ponieważ są za wysokimi podatkami dla tych najlepiej zarabiających. Jakie w Polsce powinny być podatki i czy jest Pan na przykład za zlikwidowaniem podatku dochodowego? Jako samorządowiec powiem tak. Budżet Szczecina w dużej mierze opiera się na wpływach z budżetu państwa z podatku dochodowego. I każdy podatek trzeba zastąpić jakąś inną daniną. Ja uważam, że system podatkowy w Polsce jest zły, jest za bardzo rozbudowany, jest za bardzo skomplikowany. System podatkowy pozwala na dokonywanie przez najczęściej przez ludzi, którzy są mocno, w mocnym biznesie, dokonywanie różnych takich trików podatkowych, które generalnie powodują, że tych wpływów do państwa nie ma. Więc ja bym był za utrzymaniem podatku dochodowego. I tutaj też chyba, ale to ja mówię o swoim zdaniu, o moim, że powinien być uproszczony podatek jeden dla wszystkich, czyli podatek liniowy. Czy to by była forma 15% czy 16%, ale dla wszystkich. Bo uważam, że osoby bardzo zamożne wtedy ten podatek by płaciły w całości, nie uciekałyby różnymi manewrami. I ten podatek jest do udźwignięcia wtedy dla nas wszystkich. Najważniejsza jest ściągalność podatku. Ściągalność w prosty sposób i też niższy podatek jest kołem zamachowym dla gospodarki, no bo jak ktoś płaci niższy podatek, no to warto wtedy w takim kraju jak Polska. Czyli ogólnie jestem za zmniejszaniem podatku. Za zmniejszaniem, tak, zdecydowanie, ale nie jestem za całkowitą likwidacją na przykład podatku dochodowego na rzecz VAT-u na przykład, tak? Bo tu uważam, że tu bardzo duża wtedy nierówność społeczna by nastąpiła, gdyby nie było podatku, a wszystko by było w VAT-cie, no bo VAT by musiał być, mówią, inna danina musiałaby być i VAT by musiał wzrosnąć, nie wiem, do 40% czy coś, a wtedy dla kupić ten przykładowy bochenek chleba dla osoby zamożnej za 10 zł to jest znośne, natomiast dla osoby biedniejszej jest to już duży wydatek. Także obniżanie VAT-u, podatek liniowy na jednym poziomie, nie powiem w tej chwili czy 15, czy 16, czy 14, ale jeden i maksymalne uproszczenie procedur podatkowych i polikwidowanie wszelkiego rodzaju tych para podatków, które funkcjonują w tej chwili, no ich jest bardzo dużo. Czy w wyborach do Sejmu powinniśmy wybierać posłów w okręgach jednomandatowych? Na tą chwilę? To obawiam się, że chociażby ten kandydat, który ma bardzo dużą ilość pieniędzy na kampanię wyborczą finansowany, nie wiem, mogę się tylko domyślać, że finansowany przez nie tylko przez siebie, tylko przez przyjaciół, ale bardzo, bardzo zamożnych, no to by spowodowało, że na dzień dzisiejszy społeczeństwo mogłoby wybrać kandydata w okręgu jednomandatowym, który posiada dużo pieniędzy na przeprowadzenie bardzo medialnej kampanii wyborczej. Plus media, plus moment, w którym nie mamy mediów z prawdziwego zdarzenia, tylko są one wspierające daną partię. No, to jest też kuriozum, że opozycja przez wiele lat jest atakowana, a partia rządząca, która powinna być w demokratycznym kraju rozliczana przez media, nie jest rozliczana. Uważam, że jest to wyjście niedobre na tą chwilę. Na tą chwilę ja nie wierzę jeszcze w pełną taką świadomość społeczną wszystkich mieszkańców Polski. Uważam, że Polacy są zapracowani, przychodzą wieczorami do domu zmęczeni, oglądają tylko cząstkowe informacje i mogliby zostać wprowadzeni w błąd przez ludzi niezacnych, niegodnych tego, żeby być posłami. I może to w ten sposób zabrzmi, że nawet grupy przestępcze, posiadające duże ilości środków finansowych, które nie zostaną zweryfikowane przez
media mogą wtedy doprowadzić do tego, że poszczególni ludzie będą, którzy nie są godni tego, nie są zweryfikowani, nie mogą dostać się do Sejmu. Mamy teraz przykład chociażby tych wyborów bezpośrednich do Senatu i widzimy co, jak to wygląda. No, Platforma Obywatelska, która przy współpracy, przy dużych środkach finansowych, przy współpracy mediów głównego nurtu, bo to i rządowe, i prywatne media, no, zdobyła prawie całkowitą władzę w Senacie. Obawiam się, że to jest jeszcze za wcześnie, że jeszcze jesteśmy za bardzo podatni jako społeczeństwo na różnego rodzaju triki socjotechniczne, żeby do tego dopuścić. Na tym już niższym poziomie, tak jak są wybory bezpośrednie do gmin, w tych małych miasteczkach, na wsiach, tam każdy każdego znaje, tam każdy każdego zweryfikuje. Przy takich dużych okręgach mogłoby dochodzić do nadużyć. A nie uważa Pan na przykład, że w tych wyborach samorządowych listy wyborcze powinny być na przykład alfabetyczne? Żeby nie było tego wpływu jednak partyjnego na to, że ktoś na przykład wystawia jedynkę, dwójkę? Mogłoby być. No ja mam nazwisko Szałabawka, tego z tym, ale... Tu nie. Wszelkiego rodzaju rozwiązania ułatwiające, ale przede wszystkim edukacja naszego społeczeństwa, większa świadomość. Myślę, że z czasem chociażby do wybory i okręgi jednomandatowe w wyborach do samorządu już by mogło, już jesteśmy na tym etapie, że mogłoby to zafunkcjonować. Do parlamentu jeszcze nie. Co Pan uważa na temat wprowadzenia kary śmierci w Polsce dla sprawców tych najcięższych przestępstw, dla recydywistów, na przykład, którzy zabili wielokrotnie, wyszli z więzienia i zabili dziecko kolejny raz, zwrócili? Bardzo krótko odpowiem. W stuprocentowych, nie na zasadzie poszlak, nie na zasadzie jakikolwiek domysłów czy wyroku sądowego, który pokazuje, że dowody typu, że to jest DNA albo świadek koronny, albo ktoś zeznał i nawet te najcięższe, najbardziej ohydne zbrodnie, gdy nie ma dowodu stuprocentowego, to uważam, że kara pozbawienia wolności jest karą dopuszczalną. Natomiast w sprawach ewidentnych, czyli jasne, czy ten po prostu 100%, tak jak powiedziałem, 100% jest tym zakazem śmierci. Dla zwyrodniaców, bo nie ma sensu utrzymywać ich i żeby oni żyli w więzieniu, bo oni bardzo dobrze tam żyją. A właśnie kolejne tutaj się rodzi pytanie, czy jest Pan za przymusową pracą więźniów na swoje własne utrzymanie? Tak, uważam, myśli Pan, że to jest możliwe wprowadzenie tego w Polsce i ogólnie w ja myślę, że tak, bo to znaczy... To jest na takiej zasadzie, że funkcjonowanie więźnia w więzieniu polega na tym, że on może podjąć pracę. Tej pracy jest po pierwsze za mało. Nawet więźniowie, którzy by chcieli, to czasami nie mają takiej możliwości. Natomiast praca, czyli ją nazwać przymusowa. Dlaczego nazwać ją przymusową? Pracą. Czy my, obywatele... Znaczy chodzi o to, żeby więzień pracował na swoje utrzymanie w więzieniu, żeby obywatel musiał na niego płacić. No nie, to tak, na pewno takie rozwiązanie w 100% nie zda egzaminu, bo nie wszyscy więźniowie mogą pracować, bo są i schorowani, mogą wykonywać różnego rodzaju inne, chociażby te, no ale dobrze, no powiedzmy, że te lżejsze prace na pewno w 100% nie pokryją swojego utrzymania, natomiast my, ciągle jeszcze kraj rozwijający się, powinniśmy w sposób rozsądny wykorzystywać też więźniów do pracy, bo oni przechodzą w tym momencie resocjalizację. To jest prawdziwa resocjalizacja i to jest coś, co nie jest niczym złym. I gwarantuję Panu, że wielu więźniów podjęłoby się tego i traktowałoby to jako normę. Także przecież to nie chodzi o to, żeby ta praca była ponad siły, żeby ich tam, że jak nie będzie pracował, to nie dostanie jedzenia, tak? To nie chodzi o dyskryminację, tylko o resocjalizację. I uważam, że resocjalizacja przez pracę dla więźniów to jest dobra rzecz. To jest też kontakt, to jest też wyjście poza mury więzienne. Jest tyle jeszcze u nas miejsc, gdzie nie można wszystkiego
wykonać mechanicznie, albo są prace, które są monotonne, wymagają jednak rąk do tej pracy i mogliby tu więźniowie tą pracę wykonywać. Czy jest Pan za finansowaniem partii politycznych z budżetu państwa? Tak. Zdecydowanie. I uważam, dlaczego? No właśnie, szybkie pytanie, krótka odpowiedź. No bo to jest mniej korupcji. No znowuż powrócę tutaj do takich sytuacji. No to znaczy, że tak, że partia rządząca, która gdzieś jest jakaś partia rządząca, wspomagana przez oligarchów, tak, mająca bardzo duże środki pieniężne, przeciwstawia się formacji, która żyje na przykład tylko ze składek, tak? To rozwiązanie no, powoduje niesprawiedliwość. To powoduje, że ale nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. To właśnie tam mamy do czynienia z demokratami i republikanami, którzy oficjalnie wspierają, którzy i przedsiębiorcy oficjalnie wspierają albo jednych, albo drugich. I to jest w miarę wyrównane. Mamy media, które też są podzielone. Mamy media konserwatywne, republikańskie, Fox chociażby, tak? A mamy też media ze strony demokratów i to działa. U nas, proszę sobie wyobrazić, obecną formację polityczną, która rządzi, całkowite zniesienie dotacji z budżetu państwa dla partii politycznych i teraz i kampanię wyborczą, jakby ona wyglądała, tak? To jest taka proporcja by była 100 do 1. Ona już jest w tej chwili. No, tak to wygląda w tej chwili. No, w Szczecinie jest masa plakatów Platformy. No nie, tam nie. Masa plakatów to jest Prawa i Sprawiedliwości. A masa billboardów to jest... A Korwina czy Kukiza nie widać zupełnie, no bo nie mają pieniędzy, są finansowani sami. Będą partiami politycznymi, będą finansowani. Uważam, ja bym podnosił inne rozwiązanie, żeby po pierwsze przyglądać się, na co pieniądze są wydawane, bo to są jednak pieniądze publiczne na funkcjonowanie. No właśnie chciałem zapytać się to przed chwilą, na przykład jak słyszymy, że Platforma Obywatelska wydaje na zatrudnienie kilkudziesięciu troli internetowych, to od razu aż się w człowiekowi burzy, bo to jest jakby z naszych podatków. Finansowanie partii politycznych to jest jedno, a prowadzenie i działalność tej partii i forma, na przykład chociażby w tej chwili kampanii wyborczej, powinna wyglądać zupełnie inaczej. Ja jeżdżę troszeczkę po Europie, widziałem jak wyglądają kampanie chociażby w Hiszpanii, chociażby w Niemczech, tam wielkopowierzchniowych billboardów nie ma. Są na latarniach małe nośniki i to funkcjonuje. Systemowe rozwiązanie. Zabronić stosowania dużych chociażby powierzchni do wizerunkowych, udostępnić ale do tego jest potrzebna pełna demokracja, żeby jedna i druga strona miała równy dostęp do mediów i funkcjonowanie i finansowanie politycznych na sprawiedliwym poziomie dla wszystkich ugrupowań politycznych. I chociażby... Również dla tych, które nie przekraczają... I właśnie, i tutaj zmierzamy do tego, że to ktoś wprowadził kiedyś te 3% i tak się tych 3% trzyma. A uważam, że nawet partia, która by ma 1%, w jakiejś skali też powinna być finansowana. Naturalnie, proporcjonalnie. No, siłą każdej partii jest ich praca oddolna. Jak ta praca oddolna funkcjonuje, partia zyskuje coraz więcej i uważam, że budżet państwa, tak jak w większości krajów europejskich, powinien tą daninę na partie polityczne, tylko rozliczać, to co pan powiedział, tylko rozliczać, w jaki sposób te pieniądze są wydawane, bo niestety no, niejednokrotnie mamy do czynienia z wydawaniem pieniędzy niezgodnie ze statutem partii, niezgodnie z tym, na co te pieniądze powinny być wydawane. Czy jest Pan za odpowiedzialnością osobistą i majątkową urzędników za wyrządzone obywatelom szkody? Czyli jak na przykład urzędnik przeprowadzi kontrolę finansową taką, która ma na celu na przykład wyniszczenie
czyjegoś przedsiębiorcy? No tak. Czyjegoś przedsiębiorstwa, jak go pociągnąć do odpowiedzialności? No tak, a później, a z drugiej strony mam, znaczy tak, w sytuacjach, gdzie działanie urzędnicze, niekoniecznie polegające na pomyłce, ale działanie celowe, działanie czasami bez, nieprzejrzyste, działanie, które jest nacechowane złą wolą, a takich działań szczególnie w systemie skarbowym mamy bardzo wiele, tak, ale z drugiej strony, no, a jak pracownik MOPR-u, który zarabia 1400-1500 zł na rękę, no i pomyli się w jakiejś decyzji swojej, albo jakiś inny urzędnik w jakiejś sprawie, no bo musimy do tego podejść bardzo delikatnie. Z jednej strony mamy do czynienia, i teraz mamy do czynienia z organami chociażby skarbowymi, które no często idąc tą swoją machiną urzędniczą, nie patrzą na krzywdę ludzką, tylko idą zgodnie z literą według nich prawa i gdzieś jeszcze następuje po drodze potknięcie, bo niedoczytanie przepisów powoduje to, że osoba, która później walczy o swoje, wygrywa tę sprawę i pokazuje, że urzędnik popełnił błąd, i wtedy, czy to jeszcze szef ma odpowiadać, czy to ten zwykły pracownik, czy odpowiedzialność zbiorowa. Ja w tej kwestii tak, na pierwsze taka ma odpowiedź, tak, jak urzędnik popełni błąd, to powinien za to ponosić odpowiedzialność, ale jak urzędnik popełni błąd z przepracowania, z przemęczenia, z tego powodu, że na przykład za dużo obowiązków na niego jest nałożone i ten błąd popełni. Jak ten pracownik jest osobą, która decyduje o dużych kwotach pieniężnych, na przykład albo o przyznawaniu, odpowiedzialny jest za duże kwoty, a sam jest urzędnikiem, który zarabia niegodnie, no i co wtedy z takim człowiekiem? Ja powiem tak, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. No, nie umiem na to jednoznacznie odpowiedzieć. W jakim wieku Polacy powinni mieć możliwość przejścia na emeryturę? Czy popiera Pan ten nowy projekt prezydenta Andrzeja Dudy? No tak, naturalnie, no 60-65. Czyli powinny wrócić te stare... Tak, nie bójmy się, to jest na takiej zasadzie. 60-65 i każdy człowiek, które chce pracować dłużej, ma prawo do pracy, ale są osoby, które ciężko pracują fizycznie i chcą już odpocząć i chcą pójść na tą emeryturę, to nie można im tego bronić. No, musi być ten wiek zmniejszony, chociażby ze względu na ludzi młodych, żeby nie było blokowania miejsc pracy, tak jak notabene gdzieś w Hiszpanii to się odbywa, że tam jest bezrobocie, chociaż to bezrobocie, ja bym chciał, żebyśmy my tak funkcjonowali, takie bezrobocie, nawet przy tym bezrobociu, jakie jest teraz w Hiszpanii, żebyśmy tak funkcjonowali jak Hiszpania, ale blokowanie miejsc pracy przez osoby, które już są, po pierwsze, nie do końca wydolne, po drugie, przychodzi wiek, w którym należy się za ciężką pracę odpoczynek, a jak ktoś chce dłużej pracować, to pracuje dłużej. Ten temat najczęściej podnoszą tak, osoby bardzo mocno wykształcone, osoby na stanowiskach kierowniczych, którym fizycznie nie doskwiera jeszcze zdrowie, które mają dużo pieniędzy na leki, które wypoczywają w sposób godny i te osoby chcą jak najdłużej pracować, żeby zarabiać pieniądze. I nikt nie broni, żeby osoby, które są do tego zdolne i są wydolne, niech pracują i do 80 lat. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale nie można zabronić kobiecie, która pracuje ciężko fizycznie w rybnych mrożonkach, żeby ona powyżej 60 roku życia, żeby ona nie mogła w wieku 60 lat pójść na emeryturę. Zresztą to, co zrobiła Platforma, to było zerwanie umowy społecznej, która obowiązywała od wielu lat. A straszenie tym, że te emerytury będą bardzo niskie, że to jest takie populistyczne, to jest całkowita nieprawda, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość, ale też myślę, że i przyszłe rządy, będziemy wszystko robili, żeby to, co jest naszą największą bolączką, czyli demografia się zmieniła na korzyść,
żeby ludzie i Polska się rozwijała gospodarczo i wcale i te straszenie tymi niskimi emeryturami, groszowymi emeryturami, to niestety ale jest właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej, która wręcz już przyzwyczaja nas powoli. Polacy młodzi, musicie już sobie oszczędzać, bo te emerytury będą bardzo niskie, to jest podłe. My, państwo jest od tego, żeby dbać o przyszłość i to, co jest w tej chwili w naszym kraju, czyli takie zachwianie tych trzech podstawowych filarów, czyli tak, to jest tak, ten podstawowy... A nie uważa pan, że to obywatel właśnie powinien dbać o swoją przyszłość bardziej? No dobrze, dobrze, obywatel powinien dbać, ale państwo musi dbać o tych, którzy nie mogą sami o siebie zadbać. Jak ktoś przez całe życie pracuje i wydaje na bieżąco swoje pieniądze na utrzymanie, a ciężko pracuje, fizycznie ciężko pracuje, no to ma prawo do emerytury. No tak jest solidarność, solidaryzm społeczny skonstruowany. I ci, którzy oszczędzają, niech oszczędzają. Ale jeszcze raz powrócę do tego zachwiania. To jest tak, stabilność zdrowia zachwiana w Polsce. Stabilność przyszłości właśnie też jest zachwiana. Bo w tej chwili my ciągle nie wiemy, jakie będą te emerytury. Czy będą, czy nie będą. Czy może jak będziemy mieli 60 lat, to jeszcze będziemy musieli dopłacać. I to jest nienormalne. Ja jeszcze raz mówię. Wiek emerytalny, baza tego wieku, 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn, a każda osoba, która będzie chciała pracować i będzie wydolna i będzie chciała zarabiać więcej, to nawet do 80. Czy jest pan za budową elektrowni atomowych w Polsce? I między innymi tutaj na terenie zachodniopomorskiego. Nie, na terenie zachodniopomorskiego w Gąskach już wystarczająco straciliśmy prawie 300 milionów na funkcjonowanie czegoś, co nie funkcjonowało w ogóle, bo teraz słyszę, że rząd Platformy Obywatelskiej się wycofuje całkowicie z tych planów. Ale to ja mówię jako Artur Szałabawka, to nie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, zresztą bo nie wiem jakie jest stanowisko. Ja jestem przeciwny budowaniu elektrowni atomowej w momencie, kiedy mamy taki potencjał węgla, jaki mamy, tak? Także troszeczkę bardziej dbajmy o wykorzystanie naszych bogactw naturalnych, które przy zmieniających się ciągle technologiach też mogą doprowadzić, że nie będziemy tak strasznie według innych zatruwać, bo tam nam się cały czas nam próbuje się mówić w Polsce, że my także tak, narzuca się ograniczenia. Ja uważam, że na węglu Polska leży i na tą chwilę nie ma najmniejszej potrzeby budowania elektrowni atomowej, bo też dla mnie nie jest to pełna dywersyfikacja, bo środki do funkcjonowania elektrowni atomowej nie są wytworzone, nie będą nigdy i źródła też nie będą wytworzone w Polsce. Także jestem za rozwijaniem nowoczesnych kopalni węglowych i elektrowni węglowych. Chociażby my w tej chwili mówimy o zamykaniu elektrowni, a tuż za naszą granicą w Cottbus piękna elektrownia w Niemczech została rozbudowana, zmodyfikowana i wręcz chcą nam prąd dawać. Czyli jeszcze straćmy elektrownie węglowe, nie węglowe, a już w ogóle nie będziemy mieli bezpieczeństwa systemowego takiego. To jest nasze bezpieczeństwo narodowe. Jak Polska powinna prowadzić skuteczną politykę zagraniczną, tak aby za granicą nie padały takie określenia jak polskie obozy koncentracyjne i abyśmy w kraju rozliczyli tych, którzy na przykład byli odpowiedzialni za mordy w stosunku do Solidarności, jak na przykład umierający już generał Kiszczak, w sumie umierający, i żeby te osoby, te, które sprawowały wówczas te kierownicze urzędy, jak na przykład Stanisław Kociołek, który niedawno został pochowany na Powązkach, żeby te osoby nie były chowane z wojskowymi honorami, a żeby godnie uczcić naszych bohaterów, takich jak Witold Pilecki czy Danuta Siedzikówna-Inka. Do tego jest potrzebne silne państwo i szacunek do tego państwa
do tego państwa w innych krajach. Wszyscy chcą rozmawiać i szanują silnych, tak? My przez ostatnie lata staliśmy się państwem, przynajmniej rządzący do tego tak doprowadzają, który tak na kolanach wszędzie idzie, na wszystko się zgadza, jak na przykład chociażby jakaś wypowiedź gdzieś czy w jakimś medium zagranicznym odnośnie polskie obozy zagłady, to nie ma tej kontry, która powinna być tak zdecydowana i tak mocna, że już więcej nigdy w życiu ten kraj takich słów by nie, czy ktoś w tym kraju takich słów by nie powiedział. Silne państwo, polityka historyczna, którą notabene świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński już zaczął wprowadzać. Do tego jest też kolejny raz rozwiązanie systemowe rządu polskiego, który tą politykę historyczną będzie wdrażał i w Polsce, i za granicą, bo za granicą też można bardzo dużo zdziałać, chociażby poprzez wyprodukowanie porządnych filmów historycznych. Proszę spojrzeć. My przeżyliśmy, my jako naród, Polska jako naród, ta martyrologia naszego narodu, ta II wojna światowa, te nasze bitwy, te nasze walki, to ten stworzyć porządny film taki na bazie Hollywoodu, taki porządny światowy, już jest przekłamanie troszeczkę zlikwidowane. Polityka w stosunku do młodzieży. Dobrze, że młodzież sama się bierze i organizuje i dba o tą naszą historię, o kwestie żołnierzy wyklętych. Dobrze, że samorządy też zaczynają to dostrzegać i honorują chociażby właśnie takie proste czasami sprawy, jak nazwanie ulicy, jak nazwanie ronda, jak ta świadomość wprowadzania do szkół rozmów na ten temat. Ale polityka historyczna i wychowywanie młodzieży powinno należeć w systemie edukacyjnym do państwa. I to państwo powinno dbać o wprowadzenie polskiej polityki historycznej, prawdziwej, a nie dbanie o to, żeby gender się w szkołach odbywał i mówienie o tej lewackiej miłości, tylko prawda historyczna, nakłady środków finansowych na to są potrzebne pieniądze. No jak ktoś myśli, że można prowadzić dobrą politykę historyczną i przekonywania bez finansów, nie da się. To jest na kinematografię, na różnego rodzaju tworzenie audycji. Promowanie, dbanie i pokazywanie na każdym kroku w świecie, że jesteśmy silnym narodem, z którym trzeba się liczyć i nie można sobie pozwalać na takiego rodzaju różnego przekłamania, które się stosuje niejednokrotnie, a my na nie nie reagujemy. Są możliwości. Tutaj pojawia mi się od razu taki mały zarzut do Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. Dlaczego w centrum miasta cały czas stoi jeszcze pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej? Który z punktu widzenia prawnego jest możliwość go usunięcia? Jest, przeniesienia. No przeniesienia. Można go, że to nie jest pomnik. To nie jest ani grup, ale tak. to jest pomnik, który stoi. Kiedy on ewentualnie zostanie stąd usunięty? Ja sobie przypominam taką kwestię, jak kilka lat temu w interpelacji poprosiłem o zlikwidowanie na statku Ładoga symboli komunistycznych, bo tam była gwiazda, młot i sierp. No, atak niektórych mediów na mnie był bardzo mocny, natomiast właściciele zamalowali i tam przekrzywili tą gwiazdę, zamalowali ten młot i sierp, że nie był on widoczny, czyli gdzieś tam jakiś skutek się odniosło. Tutaj niestety jesteśmy w ciągłym sporze z osobą, która jest decyzyjna ostatecznie w tej sprawie, czyli z prezydentem Piotrem Krzyckim, który uważa, że nie ma co zadrażniać sytuacją. Jak jej zadrażniać?
przenieść, jak jest to dla kogoś ważne, przenieść ten pomnik w godne miejsce na cmentarz, bo na cmentarz przy Bronowickiej, tam niech on będzie, udostępnijmy te miejsce dla mieszkańców. Czyli tak to Prawo i Sprawiedliwość w Szczecinie jest za tym, żeby ten... No cały czas, no my cały czas zwracamy się w różnego rodzaju aparaty. No nie możemy podjąć takiej uchwały, bo po pierwsze, no to musiała być uchwała tylko intencyjna, którą ciężko nam w tej chwili w Radzie Miasta by było przeprowadzić, bo pomimo to, że już mamy radnych dosyć znacznych, bo mamy 10 radnych, kiedyś mieliśmy 7, teraz 10, teraz Platforma ma 10, kiedyś miała 16, ale w momencie, kiedy nie porozumiemy się tutaj z prezydentem Krzystkiem i z jego klubem, no to prezydent Krzystek i w razie czego Platforma plus dwóch chyba radnych SLD zawsze zablokują taką inicjatywę. To jest spór merytoryczny, który ja osobiście też z prezydentem Krzystkiem czyli prowadzę. Wszelkie protesty, które mają środowiska... Ale my też je robimy. Ja startowałem w wyborach samorządowych, byłem kontrkandydatem prezydenta Krzystka. No, nie udało mi się zostać... Tak, może podsumujmy tym, że pan by usunął, gdyby pan został... Naturalnie, że tak. Ja bym go nie usunął. Ja bym go przeniósł. Przeniósł, bo tamte miejsce jest do wykorzystania. To jest centrum miasta. Tam mamy przecież... A co według pana powinno tam powstać w tamtym miejscu? Jakiś inny pomnik, czy po prostu... Nie musiałby powstać pomnik. Tam jest teren do bardzo dobrego zagospodarowania tej przestrzeni. Okay. Jest nawet zaplanowany, przecież mamy ten szlak, tak? Ten szlak nasz turystyczny, który niestety przebiega obok tego pomnika. Bardzo ładne rzeczy w centrum miast można robić. Na miejscu, w którym stoi teraz pomnik. Także należałoby go przejść. Skończmy ten temat. Czy jest pan za obowiązkiem szkolnym dla 6-latków? Czy to rodzice powinni decydować o tym, co robią ich dzieci i kiedy zaczynają edukację? Nie jestem za obowiązkiem. Natomiast wiadomo, że są dzieci w wieku 6 lat, które są mocniej rozwinięte i są dzieci, które idą normalnym tokiem rozwoju. Są rodzice, którzy chcieliby, żeby to dzieciństwo dziecka było trwało dłużej, a niektórzy rodzice chcieliby, żeby jak najszybciej się dzieci kształciły. Nieobowiązkowe, natomiast jako są osoby, które chcą, żeby dzieci, czyli ten system, który funkcjonował, można powiedzieć, do tej pory, niech rodzice decydują, bo rodzic najlepiej wie, czy jego dziecko nadaje się do szkoły, czy nie, bo w tej chwili ten nakazowy system, mamy, proszę spojrzeć, mamy dziecko, które jeszcze rocznikowo jest na przykład z grudnia, tak? Czyli to jest maluszek taki biedny, który idzie i pokazuje się w tej szkole, która notabene nie do końca jest dostosowana do tego, żeby to dziecko przyjąć i tam się tworzą pierwsze tragedie ludzkie. I to, jak dziecko na samym początku odbierze szkoły, edukację, to może skutkować do końca jego życia. Także to rodzic powinien i rodzic najlepiej wie kiedy. Ten system został wprowadzony po to, żeby wypełnić szkoły, bo mamy niż demograficzny. To czysta kalkulacja była finansowa, to nic nie ma wspólnego z dobrem dzieci. Jeszcze raz powtarzam, o dzieciach niech decydują rodzice. Czy Polska powinna się bardziej zaangażować w konflikt na Ukrainie? I tutaj trochę nacechuje to pytanie probanderowskiej Ukrainie, której władze gloryfikują byłych morderców Polaków. Ja uważam, że Polska już gdzieś przespała swój moment interwencji, interwencji, mówię, takiej politycznej w tym, co się dzieje na Ukrainie. Ja uważam, niech Rosja z Ukrainą sobie wyjaśnią do końca swoje spory na tym etapie, gdzie dyplomacja nasza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w ogóle państwo polskie nawaliło na samym początku. Nie wzięliśmy, mogliśmy jako kraj bezpośrednio sąsiadujący z Ukrainą, jako państwo, które jest dużym państwem, mieć wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane w sprawie Ukrainy. Teraz to już po prostu zostawmy to im, niech oni sobie decydują między
między sobą. Natomiast no, ten problem wołyński dalej jest problemem, który jest jeszcze żywo odbierany przez ludzi, którzy te czasy pamiętają. No, nie będziemy chyba tutaj teraz o tym mówić, ale to były, no, to były największe zbrodnie, jakie mogły być. Już ostatnie pytanie. Proszę wskazać, kto jest dla Pana politycznym autorytetem, zarówno z przeszłości, jak i z teraźniejszości? No, z teraźniejszości to powiem tak. Moim takim największym autorytetem jest politycznym, tak? Jest moja mama. Jest moja mama. Pani mama była posłanką. Tak? Była dwie kadencje posłanką, ale była człowiekiem opozycji. To była osoba, która mi tego ducha narodowego w młodości wpoiła i ja w tym kierunku poszedłem całe moje życie, cały mój stosunek do Polski, to ja zawdzięczam temu, że od takiego małego dziecka ja miałem wpojany patriotyzm, Wielka Polska, antykomunizm i to jest mój autorytet. No i naturalnie dla mnie z przeszłości socjalista marszałek Piłsudski, ale z twardą ręką państwowiec, uważam, że jemu to się należy. To dziękuję za przybycie. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był pan Artur Szałabawka, numer 3 na Szczecińskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję za wysłuchanie moich przydługich wypowiedzi. Dziękuję Panu. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś z Państwa nie widział jeszcze moich poprzednich filmów, gdzie przeprowadziłem rozmowy z panem Sylwestrem Chruszczem z listy Kukiz 15 oraz z panem Pawłem Szutem z partii Korwin, to zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że dałem Państwu możliwość zapoznania się z poglądami przedstawicieli czołowych list w wyborach parlamentarnych 2015 i dzięki temu będą Państwo mogli oddać świadomy głos. Osobiście zachęcam do zagłosowania na jedną z tych list Prawa i Sprawiedliwości, partii Korwin albo Kukiz 15. Dziękuję za uwagę.